Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ocenianie trików. Mam w tym wprawę, jestem na obozie jako instruktor Yepaha Mach Camp 2021, także z rozpędu mogę tutaj po prostu wbić się w temat. Szybko to zrobimy, szybko przelecimy przez to bez zbędnego gadania. Zostaw łapkę w górę, bardzo motywujące są do nagrywania większej ilości filmów. A pod koniec filmu wyniki giveaway na Kendame z poprzedniego odcinka, który był tam 4 miesiące temu. No ale trzeba to zrobić, bo było mówione, no to czas przyszedł na to. Będzie. Dobra, mamy pierwszą próbę. Jest to Buttercup. Zobaczymy tutaj, jak to wygląda. Ja ten quarter skądś znał w ogóle. Yo! Bardzo ładnie, bardzo czysto. Widać kontrolę, idealnie wybite tylną nogą w tym miejscu. Superowo. Rota Buttercupa super. No jedyne co możesz pokatować to kręcenie go szybciej, wyżej, mocniej. Tak żeby go łapać w powietrzu, ewentualnie później dodać do tego bara czy coś tu. Czy whipa, jak będziesz mieć czas. Ale tak to bardzo super próba, Tobiasz. Oby tak dalej. Kolejny Buttercup. W ogóle zauważyłem, że jak nagrywam ocenianie trików, to zazwyczaj jest tak, że odpalam jeden trik i później cały czas są te same triki, nie wiem jak to się dzieje. A, whip Buttercup. Okej. Okay. Ciekawy skatepark. Whip w dobrym miejscu, Buttercup dobrze ściągnięty. Full commitment, gościu, szybciej jedziesz, mocniej się odbij na flat. Patrz, jakbyś wylądował tu zamiast tu, znaczy bez przesady, nie chcemy flatować aż tak. Ale daj porównanie, jakbyś się bardziej odbił, to byś wkleił. To jest takie coś jak, nie wiem jak to opisać, czucie, no wylądowane to jest takie czucie po prostu, ile potrzebujecie czasu w powietrzu, żeby zakręcić dany trik. I oczywiście czas zyskujecie odbijając się bardziej na flat, co nie? Więc tutaj kolega albo wyżej wyskakuje i szybciej kręci, wtedy ląduje w tym samym miejscu i go odjeżdża, albo po prostu odbija się na flat i ląduje whipa do Buttercupa easy. Nie wiem jak zrobić whipa. Pomożesz. Co, gościu w klapkach? Nie, tak się nie robi. Och. Nie w klapkach. Słaby wyskok. Nie wyskoczyłeś w ogóle do góry, praktycznie. Wyskocz do góry bardziej, zakręć bardziej w bok nogą. Pamiętaj, że przednia noga tylko wybija, lewa sekuruje. Potem jak wybijesz whipa, rękoma trzymasz hulajnogę, żeby ona ci nie uciekała właśnie w bok. Pamiętajcie, po wybiciu tej whipa zawsze ręce nie są po to, żeby kręcić tej whipa, tylko żeby trzymać go w odpowiednim miejscu, żeby dek swobodnie sobie przeleciał. To jest najważniejsza rzecz w whipie. No twoje ręce tutaj nie zrobiły praktycznie nic. Oczywiście poza trzymaniem hulajnogi w jednym miejscu. Nie umożliwiłeś hulajnodze tego ruchu dalszego. Bardziej w bok wybij z przedniej nogi. Bardziej sprężysty wyskok zrób. Bardziej symetryczny wyskok. Przytrzymaj się dłużej w powietrzu. Płynniej złap kierownicę, żeby... Znaczy, lepiej złap kierownicę, żeby dek łatwiej mógł przejść dookoła. No i na tym bym się skupił na razie. No i oglądać poradniki moje do whipa. Czesanie fingerka z hipa. Elegancko. Wyczuty hip. Bardzo dobrze kontrolowany finger whip. Full control, naprawdę. Płynnie, elegancko, sprężyście, wysoko. Technicznie. Nic zadać, nic ująć. Yo, 3 bar twisty? Mocne. Wood park, tak? No jeżeli robi się więcej niż jednego bar twista, osobiście nie zrobiłem nigdy więcej niż 2. Ale jak robiłem 2, próbowałem 3, najważniejsze jest to, żeby dek nie uciekał spod nogi, żeby był cały czas w tym samym miejscu. Widziałem ludzi, co podstawiają sobie drugą nogę pod dek w trakcie bar twista, żeby nie uciekał nigdy dalej. No i trzeba pamiętać o tym, że trzeba to robić powtarzalnością 1:1. Nie można mieć ani zawahania, ani takiej przerwy w powietrzu. Po prostu. No u ciebie to wygląda jak takie raz, dwa, trzy.
czy jest przerwa między drugim a trzecim? Patrz, tu jest od razu. Chociaż... No jedyne co, no to... Nie wiem, staraj się bardziej pochylać do przodu. Albo znaleźć po prostu więcej lotu. Z tego co widzę, jeździsz na tyle dobrze, że... pewnie w najbliższym czasie to skleisz. No jest kontrola w locie tego Bartwista, ale jednak kolejnego gdzieś ucieka dalej. Wklejasz. Może bliżej siebie hulajnogę trzymaj, minimalnie. Żeby ci tak nie uciekała. No i pochyl się bardziej do przodu. Maciek. Mega. Mega próba. Co my tu mamy? Dwa whipy. To wklejone było! Nie, jednak nie. Do przodu hulajnoga jest za bardzo. Pamiętajcie, że podczas dubla, czy jakiejkolwiek ilości whipa więcej niż jeden, hulajnoga cały czas musi być pod waszymi nogami. Jest to bardzo, bardzo ważne. No bo po prostu... Inaczej nie zlądujecie triku, po prostu. To jest też takie coś, przełamanie się do tego, no bo to nie jest tak hop-siup zrobić dwa whipy. Trzeba faktycznie, no... przełamać strach, że hulajnoga, dek wpadnie pod między nogi, jak źle złapiemy hulajnogę, no to polecimy do przodu. Ale to jest full commitment, także kask na głowę i starać się wkleić pod siebie dek. No bo poza tym wszystko jest dobrze. Dobrze wybite, dobrze zakręcone. Pochylić się bardziej do przodu, hulajnogę bardziej pod siebie i wkleisz. Heel lip z flatu. Heel lip z flatu w slow-mo, żebyś nie musiał ciągle klikać. Dzięki, bardzo miło, bardzo miło. Nie, no nie, no nie. A wyskok jakikolwiek? Tu straciłeś za dużo czasu na to w ogóle, żeby wybić whipa i wybijesz go pod kątem, więc on ci się zakręci pod kątem. Widzisz? Wyżej do góry, mocniej wybij z nogi, szybciej wybij z nogi. Tak samo jak przy whipie, kierownica w jednym miejscu, żeby hulajnoga nie uciekała nigdzie. No i nad tym bym się na początku skupił. Później zobaczysz, że ta hulajnoga zacznie ci wpadać w jedno miejsce i po prostu wtedy wskoczyć na dek. Znowu dwa whipy, od Wojtka. Aha. Bardzo zastanawiające, że jakby wydaje się, że skaczesz do góry, pod jakiś, jakbyś skakał pod górkę. Oczywiście łatwiej się robi triki w dół z gapa, bo ma się wtedy więcej czasu na zakręcenie, na wyskoczenie i tak dalej. Nie widać wybicia za bardzo. Ale zakładam, że było dobre i sprężyste, zważywszy na to, jak dek szybko ci się kręcił. No, wyższy wyskok tutaj. Trzeba popracować nad wyskokiem. Głównie. No i staraj się robić z innego wybicia. Nie wiem, jak dokładnie wygląda to wybicie. No, ale lądujesz wyżej niż z momentu, w którym się wybiłeś. Także to jest na minus dla ciebie. Po prostu ciężej ci będzie to zrobić. Pod coś. Myślę, że jakbyś robił z innego wybicia, w sensie, że lądujesz niżej, to byś skleił. Wtedy masz więcej czasu na rotację tą, którą masz w tym, w tej próbie, to byłbyś w stanie to skleić. I też bardziej się do przodu pochyl, żebyś nie był w ten sposób, że jak na Harley'u, że jesteś odchylony jakby do tyłu, ale ręce masz wyprostowane, to jest bez sensu. Tylko lightowo wyprostowany, hulajnoga pod siebie. I tak dalej. Tutaj mamy briflipa. Ojej. Aha, to jest w ogóle bęk, nie widziałem go, myślałem, że to jest flat. Tak się ukrył ten bęk. No nie, kolego, niestety. Jakby fajnie, że próbujesz nowe triki, ale... W ogóle to jest opo bri, to nie jest normalne bri. Nie wiem, czy normalnie kręcisz opo bri. Ale bri normalne byś robił w drugą stronę. No totalnie, to jest heel bri. Stoisz na regular. Tak, generalnie w złą stronę robisz bri. Za mało działasz na nogach. Wybij dek, wypchnij do przodu, chociaż jest dość wypchnięty do przodu. Bardziej ręce musisz skrzyżować do bri flipa, jak do takiego x-upa, żeby dek mógł przelecieć. Wtedy się pochylasz bardziej do przodu. Hulajnoga nie ucieka ci nigdzie w żadną niepożądaną stronę. I jest cały czas przy tobie. Że nie ucieka ci gdzieś tam w lewo, tylko masz ją cały czas pod sobą. Także zalecam wrócić się do poradnika, do bri.
porady do 33 whipów, Leszno. Full commitment, pochylić się do przodu, Yesa. Dosłownie, full commitment, pochylić się do przodu, szybciej jechać, wskoczyć na dek, dosłownie. No zobacz, jak blisko byłeś, idealna technika. Tutaj pewnie się wystraszyłeś. Trzeba przełamywać się, co nie? Trzeba przesuwać swoje granice komfortu. No i po prostu wklejać triki jak lecą, nie? Wow, what? Jak ty to wybiłeś? A, z przedniej nogi, dobra. Ładny buttercup, ściągnięty, może troszkę sztywno. Dałoby się to zrobić płynniej, elastyczniej. Ale też pionowy quarter strasznie, no to nie ma czego wymagać. Bardzo ładny buttercup. Jak na warunki, mega fajny. Próba brie. Wow, co się stało? Nie byłem gotowy. Coś mi nie gra w tej próbie, nie wiem jeszcze co. Już wiem. Za wysoko dajesz ręce w tym momencie. W ogóle strasznie duża kierownica. Te ręce nie powinny być nad tobą, tylko przed tobą. Wtedy masz możliwość pochylenia się większego do przodu i kontroli samego triku w powietrzu. Kurde, tu full commitment. A nie, jednak nie. No, właśnie wtedy możesz bardziej po prostu kontrolować ten trik. I według mnie spróbuj tak jak... Spróbuj właśnie wyprostować ręce, pochylić się minimalnie bardziej do przodu, założyć kask przede wszystkim i zobaczyć, co się stanie. Według mnie, jeżeli skupisz się na tym i wdrożysz to w swoje próby, to brie flip zostanie sklejony, bo poza tym wybicie dobre, kręcenie też dobre, rotacja ciała dobra. Odchylenie mogłoby być minimalnie bardziej do przodu, ale jest w granicach dopuszczalnych. Bardzo fajnie. Whip double finger. Ja jak widzę taką próbę, to ja się zastanawiam, jak to nie zostało zlądowane jeszcze, nie? Jeżeli ktoś ma taką kontrolę w locie, kręci trik płynnie i dobrze, technicznie, w czym jest problem? Zląduj trik! To było wysłane w sumie w czerwcu, może już to zrobiłeś do tego czasu. No ale mega fajna próba, książkowo można powiedzieć, zakręciłeś to płynnie, może do przodu, no full commitment, gość, ludzie. Come on, jesteście w stanie zrobić te triczki. Zanim wyślicie do mnie o poradę, przykatujcie, spróbujcie wyżej, szybciej, mocniej metodę, nie? To samo. Idealna kontrola. Góra, dół, góra, dół. No i już łączyłeś nogi w powietrzu, patrz. Już były łączone nogi. No już łączone nogi, jednak nie. To jest kwestia kilku prób. Full commitment, pochylenie się do przodu. Bardzo fajnie, technicznie, płynnie. Bez jakiegokolwiek zawahania. W powietrzu elastycznie. Nie no, super. Bardzo dobra próba. Yo, brie butter. No, to już... Z czasem gwarantuję ci, że skleisz. Sam pamiętam, jak męczyłem się z tym trikiem. Po prostu musisz poczekać na swój czas. Technicznie, bez jakichkolwiek zarzutów, bez zawahania, bez przerwy. Jedyna rzecz, minimalnie mocniej możesz zakręcić to, żeby dek łatwiej wpadł pod nogi. I tyle. Próba naprawdę super. Próbować. Po prostu co trzeba zrobić, próbować. Bez prób nie ma zlądowanych trików, bez prób nie ma progresu. No nie no. Sztos, Michał. Brie do oceny. Wow, brie zostało wybite z tylnej nogi. Jak to się stało? Przez to twoja symetria ciała jest zaburzona już od początku rotacji. Przez co są o wiele mniejsze szanse na to, że to skleisz po prostu. Widać, że masz problem, twoje ciało nie wie jak się zachować w powietrzu, stara się złapać równowagę. No jak miałbyś to zrobić, no to byłoby to bardzo takie... chaotyczne. Staraj się wybić brie, żeby od razu być w pozycji stabilnej w locie. Czyli na tej przyjemnej po prostu wybić przedniej nogi bardziej. Tylna noga do tyłu.
od razu i nie robić takiego kankana, bo to jest zabójcze. Ręce wyprostować, masz je za blisko ciała. Tak to ściąganie spoko, prędkość spoko. Widzę, że jest commitment, także fajnie, fajnie, fajnie. Ocenka whipa. Kurde, książkowo. Dosłownie. Naprawdę, książkowy tail whip. Mega, mega fajnie. Pięknie. O, sztos. Krzysztof, Wojtek na Think Front. Bardzo dobra próba. Fajnie kontrolowanie to wyrzuciłeś, ale nie wiem, czy nie zajmowało to zbyt dużo czasu w powietrzu, przez co nie miałeś czasu zlądować. I z tego co wnioskuję, po złapaniu tej, po ściągnięciu twojej, tej kierownicy twojej, mogę wywnioskować, że miałeś ją za blisko ciała, także staraj się wyrzucić bardziej do przodu, żeby, albo bardziej do góry, żebyś tak 45 stopni pod tym kątem się wyrzuca hulajnogę, wtedy na wyprostowanych rękach po prostu ściągasz w dół, jest picuś gancuś, jest sztos. Ale mega fajna próba, fajnie, że takie rzeczy próbujecie. Porady do whipa. Full commitment. To jest właśnie full commitment, kurde, zajawa, serio. Wyżej, szybciej, mocniej, tyle. Technicznie, dobrze wybite, dobrze zakręcone, albo szybciej pojedź może. Spróbuj z krawężnika, różne są metody na klejenie trików, zwłaszcza z flatu. Yo! Rampa zbudowana. Damn, ale sztos. Kurde, nie wiem czy to ja, ale widzę totalny progres od poprzednich oceniań trików. Idealnie wypoziomowany lot. Hulajnoga podniesiona do góry. Zakręcona. Idealnie złapana kierownica. Kurde. Yo, serio. Mega sztos, mega ładnie, czyściutko. Super Dawid, naprawdę. Whip bar flat. Top side bar, robisz opa bara, tak? Naturalnie, mam rozumieć. Ogólnie whip bar w tym momencie, jak łapiesz whipa, musisz podciągnąć hulajnogę do góry i ją cały czas jakby podczas bar spina też podciągać do góry, żeby dek ci nie przeleciał, tak jak właśnie się u ciebie to stało. To ci daje też większą stabilność podczas tego krótkiego lotu na flacie i symetrię, więc możesz więcej pokminić, żeby noga ci nie spadała. Oczywiście podciągać kierownicę do góry podczas tego, jak złapiesz whipa i masz zacząć kręcić bara. I popróbuj sobie opobary, bo topside bary są naprawdę trudne i niektóre triki się ciężej robi. Głównie te kombosy podstawowe, bar whip, whip bar, czy w ogóle bar spiny na quarterach 1-8 i tak dalej. Dobra, to by było na tyle, takie szybkie ocenianie trików z mojej strony. Dzięki za oglądanie, wysyłajcie swoje triczki. Ja tutaj już zwalniam maila, bo nie mam pamięci na nim. Sprawdzaj ostatniego vloga, subuj, zlajkuj, skomentuj. Widzimy się w następnym odcinku. Elo.